Chciałem dzisiaj złożyć hołd tym wszystkim ludziom, którzy w swoich domach opiekują się ludźmi starszymi, chorymi, swoimi bliskimi. Ja sobie zdaję sprawę, że często jest to nieuniknione z różnych powodów, żeby ktoś, kto jest przewlekle chory, po prostu był albo w hospicjum, albo w jakimś domu opieki. Wiem, że to niekiedy jest nieuniknione i że ludzie płacą też taką dużą cenę psychiczną, że muszą to zrobić. Ale jest wiele takich osób, które właśnie w swoich domach opiekuje się chorymi, patrzy codziennie na ich cierpienie. I to jest coś bardzo obciążającego, bardzo trudnego. Zarazem coś takiego, co wydobywa z tych ludzi takie rejestry człowieczeństwa, które być może nigdzie indziej by się nie ujawniły. Dzisiaj ten setnik z Ewangelii to jest człowiek, który właśnie wstawia się za cierpiącym człowiekiem w jego domu. On nie chce uciekać od tego cierpienia, od tej udręki swojego sługi i zaprasza Jezusa do tej domowej, codziennej udręki bliskiego sobie człowieka.